Książki. Magazyn do słuchania. Zapraszam, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. Kolejny, przedostatni w tym roku odcinek książek magazynu do słuchania. I temat niełatwy, ale niezwykle potrzebny w tym wydaniu audycji. A Państwa i moim gościem jest Piotr Pytlakowski, reporter, dziennikarz, tygodnika polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I autor książki Strefa Niepamięci. Chciałbym, byśmy zaczęli od dedykacji. Mojej mamie Sabinie Pytlakowskiej z domu Wiernik, Żydówce, która jako Polka ratowała Żydów uciekających z getta, do samej śmierci nie mogła sobie wybaczyć, że nie zdołała uratować swoich rodziców, Róży i Szymona, Moich dziadków, których nigdy nie poznałem. A co pan wie o swoich dziadkach? Wiem, że mieszkali w Łodzi, że dziadek Szymon był właścicielem jakiejś fabryki, a może fabryczki, chustek. Że moja mama i jej siostra Irena, Irena Szymańska, jeżeli ktoś chce wiedzieć, po, po wojnie redaktorka czytelnika i Osoba, która prowadziła swój stolik w kawiarni czytelnika. Miały guwernantkę, czyli były z domu, który był w miarę zamożny, że róża nie pracowała. Zajmowała się domem, dziećmi, ale też sztuką, bo była koneserką sztuki. Jeździła po, po wystawach, po przedstawieniach teatralnych. Obydwoje byli kompletnie zaasymilowani, z żadnego przekazu rodzinnego, nic nie wiem o, o jakimś, jakichś religijnych okazjach, przy których ta rodzina się jednoczyła. Może przez to wiem właściwie bardzo mało o tej rodzinie. Nie wiem ilu, ilu moja mama miała przyrodnich, czy raczej... Ciotecznych braci, ciotecznych sióstr. Nie wiem, jak liczna była ta rodzina. Nikt nie przeżył. Poza moją mamą i jej siostrą. A co pan wie o, o tej działalności mamy, która ratowała? Mama wynajmowała mieszkanie w pobliżu Getta, małe mieszkanie. I przez to mieszkanie wynajmowała je tylko w tym celu, żeby było taką komórką, przez którą przechodzili uciekinierzy żydowscy z getta. Z Litzmannstadt, tak? W Łodzi. W Warszawie, Warszawie. To się dzieło w Warszawie. Mama przed wojną przeniosła się do Warszawy, tam studiowała, a jej rodzice z, razem z częścią getta łódzkiego zostali przewiezieni do getta warszawskiego. I przez to mieszkanie przeszło, nie wiem ile, tak szacuję, że kilkadziesiąt osób yy, przebywali tam po kilka dni i potem odbierali ich kurierzy i znikali z życia mojej mamy. Nie wiem, jak długo to trwało, ale wiem, że skończyło się w momencie, kiedy sąsiad nazwiskiem Goszczyński, tak mama mi powiedziała i zapamiętałem to nazwisko, zagroził jej, że jak mu nie zapłaci pieniędzy, to on wyda jej kryjówkę, ale nie rozpoznał, że ona była Żydówką. Nie, nie groził jej bezpośrednio, tylko groził kryjówce, czyli tym osobom, które, które tam się ratowały. Czyli nie rozpoznał w niej żydówki na ryjskich papierach, tylko uważał ją za Polkę, która nie robi dobrze, pomagając i ratując. Ja nie wiem, czy on oceniał, jemu chodziło głównie o kasę. Mhm. Od tamtej pory szczerze mówiąc zapałem jakąś dziwną niechęcią do wszystkich goszczyńskich chęci, pojawili się w moim życiu. Do samej śmierci. Niesprawiedliwie. Do samej śmierci nie mogła sobie wybaczyć, że nie zdoła uratować swoich rodziców. Tak pan jeszcze pisze. Tak, ona, nie wiem, jakoś podświadomie wierzyła, że oni przetrwali, przeżyli, że gdzieś uciekli, gdzieś się znaleźli. Kiedy jechałem zbierać materiał do reportażu o pogromie kieleckim, i był to pierwszy reportaż w mediach, który oficjalnie się ukazywał, 86 rok 400 rocznica. Yy, wcześniej napisała o tym w tygodniku Solidarność Krystyna Kersten. To był materiał historyczki. Yy, mama poprosiła, żebym sprawdził, czy na tej liście yy, ofiar nie ma jej rodziców. I wtedy pomyślałem, że ona tyle lat po wojnie sama tego nie zrobiła. Tak się bała. W tej książce jest posłowie. Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, co jest w środku, oczywiście, ale jest posłowie, które. Od razu porządkuję pewne rzeczy. W trakcie, tak pisze Justyna Kowalska Ledew, rozpoczętej w lutym 2021 roku wyprawy po wschodnim Mazowszu i Podlasiu, Piotr Petlakowski zatrzymał się w stawiskach, gdzie uciął sobie pogawędkę z trzema przypadkowo spotkanymi nastolatkami. Byli zdumieni, gdy dowiedzieli się, że przed wojną w ich miejscowości żyło więcej żydów niż Polaków, konkretnie 54%. Chłopcy nigdy nie dostrzegali żadnych materialnych śladów ich bytności. O Żydach nie słyszeli ani w szkole, ani w kościele, ani w domu. Ten kompletny brak wiedzy o żydowskiej historii własnej miejscowości podziela zapewne wielu młodych ludzi z Kosowa Lackiego przed wojną 90% Żydów, z Orgi 75%, z Sokołowa Podlaskiego 60%, z Siemiatycz 60%, z Ciechanowic. 50%, szczuczyna 50%, czy Augustowa 30%. Gdzie szukać źródła tej pańskiej wyprawy, która zaczęła się w lutym 2021 roku, własnej rodzinnej historii, czy może w tym, co wydarzyło się wokół jedwabnego? Nie. Ja zaczynałem tą książkę do Pisu Baneru, który dostrzegłem przy drodze do Augustowa droga nr 61, kilka kilometrów od Szczuczyna i w ten baner yy, brzmiał ustawa 447 zagrożenie podległości Polski i zacząłem... Ja chodzi chodziłem, przypomnę o amerykańską ustawę. Chodzi o amerykańską uchwałę bardziej niż ustawę, yy, która dotrzyła wewnętrznych relacji między rządem amerykańskim a obywatelami pochodzenia żydowskiego. Tam chodziło o to, żeby ten rząd, odpowiedzialne osoby z tego rządu składały okresowe sprawozdania na temat działań poczynionych na rzecz swoich obywateli pochodzenia żydowskiego. W żadnym wypadku nie odnosiło się to i nie miało prawnych odniesień do terytorium Polski. Ale wykorzystano to natychmiast polskie środowiska nacjonalistyczne, faszyzujące, ONR-y, Młodzież Czech -Polska i późniejsza Konfederacja. Wykorzystały to natychmiast do takiego wzniecania zbiorowej histerii i obawy, co to będzie, jak przyjadą Żydzi z całego świata i zaczną odzyskiwać Polskę z A my wszyscy utracimy to, co mamy. Tu się na chwilę zatrzymam, zanim opowie Pan dalej o tym, jak ta książka się rodziła. Bo jednym z nazwisk, które się pojawia w strefie niepamięci jest oczywiście Grzegorz Braun. No i teraz jesteśmy kilka dni po jego skandalicznym wyczynie w Sejmie. Gośnicą postanowił zniszczyć, zdewastować świece hanukowe. I on tam opowiadał, że to jest kult szatański, różne takie historie i brednie, ale przecież to jest jakaś próba ucieczki przed odpowiedzialnością. Przecież on swoje antysemickie hasła głosił od lat. Tak, on przyjeżdżał do Jedwabnego na rocznicę tragedii, która tam się wydarzyła. 10 lipca są odprawiane takie komuniczne nabożeństwa nad grobem ofiar i obok stawał brał ze swoimi wyznawcami, obok stawał Wojciech Sumliński ze swoimi. Pojawiał się też Robert Bonkiewicz ze swoimi. Często były to skłócone środowiska, rywalizujące ze sobą. No i głosili swoje prawdy, swoje nacjonalistyczne poglądy. bezrześcili pamięć tych, tych ofiar i przeszkadzali w tym, w tym odprawianiu modłów przez księdza Lemańskiego, przez rabina Szudricha i przez innych księży, innych wyznań. On znajdował w tym pewnie jakąś przyjemność, tym bardziej, że towarzyszyło mu spore grono, taki wianuszek wyznawców. Yy, filmowali go kamerzyści z takich telewizji internetowych, nacjonalistycznych. To wszystko niosło swój przekaz, szło w świat dla określonej grupy osób, które czekały na takie treści. Bardzo łatwo yy, można sobie Yy, takich wyznawców pozyskiwać, robiąc to w sposób, jaki to robi Grzegorz Braun. No teraz, po tym wydarzeniu w Sejmie, kiedy wszystkim nam się wydawało, że gorzej już być nie może, yy, ruszyła zbiórka publiczna na rzecz Grzegorza Brauna, no bo utraci te zarobki sejmowe na jakiś czas. I błyskawicznie zebrano chyba ponad 70 tysięcy złotych, chociaż cel zbiórki był wyznaczony na granicy 50 tysięcy. Kiedy tą zbiórkę zatrzymano, yy, uznając, że jest niemoralna, ruszyła druga zbiórka i jeszcze więcej pieniędzy zebrano. To świadczy, jaki jest potencjał w tej, w tej grupie, którą niektórzy bagatelizują jej znaczenie, ja nie. Oblady. Jaki jest potencjał? Można go zobaczyć 11 listopada co roku, yy, kiedy idzie 100 tysięcy. Ludzi wykrzykując hasła pełne nienawiści przez Warszawę, to jest część tego potencjału, to jest też zdolność do mobilizacji. 100 tysięcy ludzi, mało kto jest w stanie zebrać w Warszawie. No, dopiero Tusk zebrał najpierw pół miliona, potem milion, ale to inne przesłanie, inny powód. Wie pan, byłem ostatnio w Nowym Jorku i oglądałem tam świetną wystawę poświęconą twórczości Spikea Lee, reżysera amerykańskiego, czarnego twórcy. I był tam między innymi fragment filmu dokumentalnego na temat wydarzeń w Stanach Zjednoczonych w czasie prezydentury Trumpa. Były te słynne zamieszki, które wywołali biali suprematyści. Chwilę potem Brown zrobił to, co zrobił. A ci amerykańscy biali mężczyźni szli przez miasto z pochodniami i krzyczeli: Jews will not replace us, czyli Żydzi nas nie zastąpią we wszystkich możliwych dziedzinach życia publicznego. Wydaje mi się, że to, co głoszą takie osoby jak Brown i jego koledzy 11 listopada, doskonale koresponduje z tym, co głoszą ci panowie za oceanem. Potem, przypomnę, wjeżdżający rozpędzonymi samochodami w tłum osób, które protestują przeciwko ich poglądom. Tak. No, Brown jest taką ciemną, ciemną postacią tej naszej codzienności, ale nie chciałbym też, żebyśmy przepisywali mu cechy, o których nic nie wiemy. My na przykład nie wiemy, jak Brown ze swoimi poglądami dzisiejszymi zachowałby się w czasie II wojny światowej. Wielu nacjonalistów słynnych przedwojennych endeków, głoszących antysemickie hasła w czasie wojny. Okazywało się, że, że bronili przynajmniej swoich sąsiadów żydowskich. Przypominam pan w książce chociażby o Zofii kostak która była jedną z twórczeń Żegoty. żegoty. Ale wróćmy do Stefanie pamięci książki, która nas spotyka w dzisiejszym wydaniu naszego podcastu. Z tym banerem to było tak, że pan się zatrzymał i postanowił dowiedzieć się o to, kto i dlaczego go powiesił. Kto i dlaczego? Powiesił go człowiek, który świeżo wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie, jak opowiadałem, jego żona, była żona, pracował u amerykańskiego Żyda, pewnie na czarno, i zarobił niezłe pieniądze. I za te pieniądze po powrocie budował... Domy na sprzedaż. Nie był deweloperem w takim rozumieniu, w jakim występuje to słowo, ale był takim domorosłym. Deweloperem budował dwa albo trzy domy. Nie mógł ich sprzedać, bo one były marnej jakości. W jednym z tych domów, właśnie tam, gdzie stał ten baner, mieszkała ta była żona. I kiedy klient się zatrzymywał, ona mu sprzedawała te figurki ogrodowe, które stały obok stanowiły jakby tło tego baneru. Co ciekawe, ona, Okazało się, pochodziła z Białorusi, w Polsce mieszkała od wielu lat. Po trzech latach małżeństwa rozwiodła się z tym człowiekiem, bo nie była w stanie wytrzymać jego, jak to nazywała, odchyłek, jego antysemityzmu. Natomiast ona była pochodzenia żydowskiego, była białoruską żydówką. Więc kiedy go pytała, czy nienawidzi wszystkich Żydów, on odpowiadał, że tak, a czy mnie nienawidzisz? Nie, ciebie lubię więc rozróżniał. Nie wiem, nie spotkałem go nigdy. Mogę się nadal domyślać motywacji, dla których powiesił ten baner, ale wtedy sobie wyobraziłem, że, że on mieszka w jakimś domu po, po swoim dziadku, a ten dziadek przejął go w takich okolicznościach, jakie opisuje w tej książce, jako mienie pożydowskie, mienie opuszczone, bezspadkowe, jakby jak zwał, tak zwał. I ten dziadek i jego wnuk mieli doskonałą świadomość, że to nie jest ich własność, że to nie jest dobro, które zgromadziła ich rodzina, tylko jest to przejęte w sposób niezgodny z prawem. Należy to ukryć, przeszłość wymazać, stworzyć własną strefę niepamięci. A żeby to jakoś zgrabnie opakować, używa się argumentów o grożącej niepodległości polskiej ustawie amerykańskiej. Ale tych sposobów na zakopanie pamięci jest kilka, gdy chodzi o mienie pożydowskie. Pan o tym pisze w swojej książce, relacjonując rozmowy z osobami z terenu Podlasia i Mazowsza, z którymi pan się spotykał. Albo się wypiera w ogóle wiedzę historyczną, albo na przykład mówi się, że to jest dom, który kupiło się od Polaków pochodzenia żydowskiego. Często te osoby przedstawiają umowy kupna-sprzedaży zawarte jakoby w 1946 czy 47 roku. Nikt już tego nie chce dzisiaj sprawdzać, ale wtedy ci, którzy rzekomo sprzedawali, już dawno byli martwi. Tak, to jest prawdopodobne. Bo przecież dowodów na to nie nie mam. Cytuję pan jedną historię z kosowa gdzie Miejscowy pan, jak go w tekście nazwałem panem królikiem, chwalił się, że ma legalne mienie pożydowskie, legalne kupił by jego dziadek, jest umowa kupna-sprzedaży, on przekazał to własnemu zięciowi, te dokumenty, więc nie może ich pokazać, ale doskonale wie, że ten sprzedający to był jakiś Icek albo Syrycek, on nie pamięta dokładnie, te, jakie to ma znaczenie, więc... Yy, Jeden sprzedał, jego dziadek kupił. Od tej pory jest to całkowicie legalne. A czy ten Żyd, Icek albo Srycek, żył w tym 1946 roku? Tego nie wiem. Raczej nie żył, no bo Żydów nie było. Ale umowa jest. Takich umów y, tworzono bardzo wiele. Y, opisywali historycy, Krzysztof Persak między innymi. Historie y, Tworzenia takich grup, które wyłudzały, zaraz po wojnie, wyłudzały majątek pożydowski, y, podstawiając fałszywych świadków, fałszywych spadkobierców. I to była taka zasada działania, podobnie jak wyłudzano y, w latach 90. -tych. Kamienice w Krakowie czy w Warszawie pewnie to jest uniwersalna metoda. Y, wtedy Sądy nie pochylały się nad y, szczegółami w takich sprawach. To były bardzo krótkie, trwające rozprawy. Przeważnie kończyły się zasądzeniem spadku na rzecz takiej osoby, która była podstawiona albo która chciała sama odnieść korzyść. Tak to się odbywało. Proceder ujawniali y, nieliczni, nazwijmy to sprawiedliwi których spotykało za to często retorsje ze strony takich grup. Ale dzięki nim, dzięki dokumentom opowieść o tych faktach przetrwała do dziś. Chciałbym, by teraz pan przedstawił naszym słuchaczkom i słuchaczom mapę swojej podróży. Jakie to są miejsca, do których pan dotarł, w których pan rozmawiał o o tej galopującej niepamięci, tak bym to powiedział. Ja zacząłem od wschodniego Mazowsza, bo było najbliżej. Yy, więc Ciechanowiec, więc Kosów Lacki. Potem się przesuwałem takim ruchem trochę, trochę nieregularnym, nawet nie był to ruch konikarz Czechowego. Akurat gdzie mi pasowało, bo często jeździłem wtedy na Podlasie, yy, też w innych sprawach, w sprawach związanych z granicą polsko-białoruską. I tym, co tam się działo. Dlatego wciąż może nie ma tej chronologii zachowanej, ale moja podróż w taki nieregularny sposób się odbywała. Często było też tak, że jadąc gdzieś dowiadywałem się o innej miejscowości i się tam pojawiałem. Odbyłem tych, nie wiem, ponad 20 takich wypraw. Czasem sama, czasem w Towarzystwie towarzyszyła mi często. Osoba, której też dedykuję tutaj, składam dedykację na początku, Krysia Dziechowska, lekarka i aktywistka, która zajmowała się pomocą na granicy polsko-białoruskiej. Raz towarzyszył mi młody Izraelczyk, którego namówiłem do udziału w prowokacji dziennikarskiej. On udawał osobę, która szuka zegara po swoim pradziadku zegara marki Gustaw Becker. Z nim ruszyłem między innymi do Jedwabnego. Alon, bo tak ma na imię, 30-paroletni chłopak z Izraela, który przyjechał do Polski parę lat temu. Ożenił się z Polką, zakochał się, mają dwoje dzieci i właściwie teraz już nie wiadomo, czy jest bardziej Polakiem, czy Izraelczykiem. Alon obawiał się tej, tego wyjazdu do Jedwabnego, bo no bał, bał się, jaka, jak ludzie zareagują na jego, na jego widok. W końcu zobaczą prawdziwego Żyda, wyglądającego Żyd jak Żyd, mówiącego jak Żyd i starającego się o, no można tak to nazwać, majątek po żydowski, poszukającego zegara po swoim dziadku. Ale uspokoił się bardzo szybko, a ja byłem chyba dumny nawet, że ludzie tak reagowali na tego Alona, że się z nim solidaryzowali, że go rozumieli, że właściwie każdy, kto miałby. Pradziadka, który zostawił zegar, szukałby tego zegara, bo to jest naturalne. To świadczy o tym, że jak jest konkretna historia, konkretny człowiek, tak antysemityzm, schodzi na dalszy plan, właściwie jego nie ma, nie liczy się. Liczy się człowiek i jego zegar. Ale on wrócił do Warszawy po tych podróżach spokojny i chyba zadowolony. Zegara, co prawda, nie znalazł, ale znalazł spokój. Bardzo mi się podoba w pańskiej książce ta polifonia, którą czytelnicy bardzo szybko w niej odnajdą. Bo tu jest kilka opowieści, które na siebie nakładają się, dzięki czemu dostajemy bardzo pełny obraz, ale też cała linia skojarzeń się pojawia. No bo tak, jest Piotra Pytlakowskiego podróż przez wsie i miasteczka Mazowsza i Podlasia. Na to się nakłada opowieść druga, czyli historia podróży do strefy zamkniętej, bo to przecież czas e, tragicznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. O tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Ale pańskie podróże po tych terenach spotykają się w tej książce z zapisem tuż powojennym. Bo do jakich pan dokumentów i materiałów sięga? No niestety archiwa były prawie puste, bo zostały zniszczone kilkakrotnie raz w czasie wojny, niektóre zaraz po wojnie, ale ocalało część dokumentów w archiwum Wełku, z których dowiedziałem się o kilku rzeczach interesujących z mojego punktu widzenia. Korzystałem też z ksiąg pamięci wydawanych przez wiązkostwa żydowskie zaraz po wojnie Księgi Pamięci Jedwabnego i innych miast i miejscowości, wydawane w Tel Awiwie i równolegle w Stanach Zjednoczonych w wersji w języku jidysz, w języku angielskim, później też po hebrajsku. Przyznaje się Pan, że jest od lat namiętnym czytaczem tych zapisków? No to się cieszę. To już jest nas dwóch. A ja. W Wtedy, zbierając materiał do tej książki, zacząłem się zapoznawać z tymi księgami i stałem się kolekcjonerem. Po prostu kupuję wczoraj i dostałem księgę pamięci Wysokiego Mazowieckiego, wydaną ostatnio. Już teraz wydano kilkadziesiąt takich ksiąg w języku polskim. I dla mnie były nieocenianym źródłem. Ja nie wiem, bo oczywiście będą polemiści, którzy będą mówili, że to nie jest wiedza. To są tylko emocje. Ale te emocje opowiadają o, o życiu, które tam się toczyło i przed wojną, i w czasie wojny, o tym, jak te społeczności żydowskie się tam pojawiały, jaka była hierarchia, jakie było codzienne życie tych ludzi, jakie były relacje z sąsiadami polskimi. Tam się pojawiały adre, dokładne adresy, nazwiska, nazwy fabryk czy sklepów. I opis jest tak plastyczny, jakby to istniało do dzisiaj, jakby te koła tych wozów, które dowoziły towar, turkotały po tych brukach. Miałem wrażenie, że, że jestem na miejscu i to wszystko widzę. Ale jest też jedna konkretna książka, do której pan się odnosi, prawda? Którą pan często cytuje. Mordechaj Canin. Przez ruiny i zbliżce. Tak. Szczerze mówiąc, to jest książka, która mogłaby być też taką księgą pamięci. On to pisze bardzo podobnie, też bardzo takim subiektywnym, yy, pełnym emocji. Językiem on wędruje przez około 100, 100 miejscowości dawnych Szczetli, gdzie tkwitło życie żydowskie. On po wojnie przyjechał do Polski udaje się. Zaraz po wojnie dodaje Zaraz w 46, rok, kilka podróży. I on udawał angielskiego dziennikarza, bo bał się występować jako, jako Żyd, bał się jak ludzie zareagują. I zobaczył, że nie ma już tego życia żydowskiego, bo nie ma Żydów, bo wszystkich wymiotło, bo właściwie nic nie zostało. Właściwie jego książka jest litanią i płaczem, ale opisuje też takie zdarzenia, które no, dla mnie sprawa na przykład zegara z Kosowa-Lackiego była inspiracją do, do stworzenia historii Alona, szukającego swojego zegara. Ta historia tego zegara z Kosowa polegała na tym, że on zobaczył ten zegar, stwierdził, że na pewno jest żydowski, bo Żydzi mieli takie zegary, a mieszkanie, w którym, pożydowskie, w którym mieszkała teraz jakaś kobieta i yy, gdzie stał ten zegar. Yy, on tam jakoś wszedł, rozmawiał z nią, pytał, dlaczego ten zegar jest zepsuty, nie można go naprawić? Ona powiedziała, że nie, nie. Nie można naprawić, bo zegarmistrzami byli tylko Żydzi, a Żydów już nie ma. Canin yy, stworzył to wydane zostało w Polsce po raz pierwszy w 2018 roku. Stworzył jedyną w swoim rodzaju opowieść, która jest mało znana, a, a uważam, że, że warto się nad nią pochylić. A i w tej książce oddałem sporo miejsca. Wędrowałem też trochę śladami Canina w niektórych, niektórych miejscach. To ja teraz przeczytam Państwu fragment, bo być może Stefanie Pamięci będzie też okazją, żeby potem pogłębić swoją wiedzę i badania własne, sięgnąć po Canina. Tak pisze Piotr Pytlakowski. Canin znał dobrze przedwojenny Kosów. Jeździł tutaj na wycieczki z rodzinnego Sokołowa Podlaskiego. Zapamiętał miasteczko jako centrum żydowskiej kultury. Biblioteka, szkoła ludowa, liczne stowarzyszenia, ugrupowania polityczne Hasydzi kłócący się z rabinami, syjoniści i bundowcy, rozdyskutowana młodzież. Żydowska młodzież spacerowała po sokołowskiej szosie rozprawiając o wyzwoleniu ludzkości. W gorących dyskusjach o Spinozie, Marksie i Kancie wykuwała nowe lepsze światy, które na pewno nadejdą, a ona, kosowska młodzież, znajdzie w tych lepszych światach należne miejsce. Polscy sąsiedzi przyglądali się życiu kosowskich Żydów niewiele z tego rozumiejąc. Dla nich wszystko to były żydowskie geszefty. Nawet żydowska młodzież na spacerach handlowała i targowała się, bo o czym innym mogli tak za dyskutować. O co by się tak kłócili na spacerach? Teraz, kiedy przyjechał do Kosowa, tamtego świata już nie było. W miasteczku żydowskie domy zajęli wiśniacy z okolicznych wiosek. Z pociągu wysiadł w Małkini, pieszo dotarł do Prostynia, około 8 kilometrów, i tam wynajął chłopa z furmanką. I teraz to, ja dodaję od siebie, zaczyna się najbardziej poruszający moment tej relacji Canina. Być może w ogóle w całej książce, i akurat dobrze, że Pan to cytuje. Tą szosą pędzili tysiące Żydów do Treblinki. Aj, aj, ale wrzeszczeli. Prosiliśmy tych Żydków, żeby wyrzucali pieniądze i złoto, które mieli poukrywane, ale nie chcieli. Myśleli, że prowadzi się ich do raju. A prowadzili ich do lasu i wykańczali. Potem, kiedy Żydy się zbuntowały, wszystkie pieniądze zostały w zgliszczach. Musieliśmy szukać w piachu. Woźnica tak relacjonował dalej Caninowi. Nawet z tamtej strony Bogu przyjeżdżali, ale nasza gmina powiedziała wynocha: co się znajdzie, to nasze. Ci z Kosowa się upierali, że ta ziemia należy do ich powiatu i też mają prawo szukać. Całe chmary przylatywały z Kosowa z widłami i łopatami. Mówiliśmy im odejdźcie po dobremu, wam w Kosowie zostały domy po Żydach i narzędzia, wszystko co Żydzi mieli w domach. A my, Niemcy i Ruscy, bili się tutaj nad Bugiem, spalili nam domy, to mamy pierwszeństwo do złota z Treblinki. Ale, tu już pisze Piotr Pytlakowski, ci z Kosowa przychodzili nadal, tyle że nocami. Wynosili, według woźnicy, worki z popiołem. Aby u siebie na spokojnie szukać w nim złota i brylantów. A potem tym popiołem nawozili pola. I znowu canin. Ludzki popiół to najlepszy nawóz, nie ma lepszego na świecie, twierdził Furman. Nawet w piachu, jak się go nawiezie ludzkim popiołem, można sadzić kartofle, a cielaki, jak się tego popiołu doda do paszy, to rosną jak byki. O, ten popiół z treblinki. To błogosławieństwo dla pula. No, jest ta opowieść Canina i ja nie potrafię tego spuentować. Jest to pisane językiem Canina, ale językiem uniwersalnym. Ja myślę, że Paweł Reszke, piszący Płuczki, Ja nie wiem, czy on czytał Canina. Chyba, chyba jeszcze nie zdążył. Ale widział to samo, co widział ten Woźnica, który relacjonował Caninowi to, co się wydarzyło. Panie Piotrze, a z pańskich badań terenowych, z rozmów z ludźmi, jest tam na przykład taka scena kapitalna absolutnie, opisująca zdarzenia w Jedwabnem, kiedy 90-letnia kobieta, Neguje to, co mówi, jak sama ją nazywa gówniara 75-letnia, bo ta 90-latka jest pewna, bo wie, bo przecież pamięta, że to Niemcy palili Żydów w stodole, podczas kiedy ta 75-latka no, jest przekonana, że to jednak polscy sąsiedzi i trwa ta walka na argumenty i kontargumenty nieustająco, ale też pokazuje jedną rzecz, że ta niepamięć i wyparcie. To trwa od bardzo dawna. Jak z Pańskiej perspektywy, osoba, która się temu przyglądała, rozmawiała, jeździła po tych terenach, doszło do zrodzenia się i pogłębiania tej niepamięci? Akurat Anna, czyli 90-paroletnia kobieta, i Regina, 70-paroletnia, są z jedwabnego, opowiadały o jedwabnym. ja myślę, że ta. Opowieść Anny, jej niezłomna wiara w to, że było dokładnie tak, jak ona jako dziesięciolatka zauważyła, to była też reakcja na to, co się w Polsce działo w 2001 roku. Na przyjazd Kwaśniewskiego, prezydenta Kwaśniewskiego. Wcześniej na książkę Grossa też. Wcześniej na książkę Grossa. Bo to jest taka reakcja obronna. Ona, czując się częścią tej społeczności, chciałaby, żeby ta społeczność była biała, a nie biało-czarna, czy wręcz. Czarna. Więc jej pamięć zastosowała pewnie jakieś mechanizmy, triki psychologiczne, polegające na tym, że zostają w niej tylko rzeczy, które są korzystne z jej punktu widzenia. W tej książce jest rozmowa z Anną Mądołowską, Bo ja nie odpuściłem. Ja ją kilka razy widziałem w jedwabnym, bo tam jeździłem co roku na 10 lipca na te obchody. Ona towarzyszyła Wojtkowi Sumniskiemu, który przemawiał i powoływał się na nią, a w swoich publikacjach i w swoich filmach często y, dawał cytaty z, z niej. Ja się z nią mówiłem, kiedy przyjechała do córki pod Warszawę. Tam odbyliśmy długą rozmowę, którą za jej zgodą nagrywałem. Im dłużej taka rozmowa trwała, ona odsłaniała w pamięci rzeczy, które były sprzeczne z jej oficjalną relacją. Więc tych Niemców, którzy mordowali tych Żydów naliczyła w sumie około dziesięciu. Tylu widziała, że jednak widziała też, że wśród, może widziała, a może wiedziała, że wśród polskich morderców Żydów byli kobrynieccy i, i ktoś jeszcze wymieniała nazwiska, że lu, wiedziała, że y, kto przejmował majątki pożydowskie, że siedział mocarski w domu pożydowskim i machał do jej ojca szczęśliwy, że teraz tak dobrze mu się mieszka. Y, wiedziała o Zarzyckim, y, który stał na czele takiego procederu przejmowania domów. Bardzo dużo wiedziała. Wiedziała też, że w stodole jej ojca y, przechowywano Żydów. Ale też... Używa takich argumentów, które grają na emocjach tak silnie, że właściwie mogą człowieka osłabić. Bo na przykład mówi tak, że się dzieje już po zbrodni w Jedwabnem. w nocy tata już nie płakał, ale mama z babcią płakały, jakie to życie. I teraz uwaga, Żydów spalili. Handlu nie będzie. I to była wielka, wielka żałoba. Tak. Żydów spalili, handlu nie będzie. Tak. Ona rzeczywiście tak powiedziała, ale ja bym nie wybiegał tak daleko, bo jednak to jest pozbawianie całkowicie e, taki, e, takiego człowieczeństwa, że ta babcia i ta mama tylko z tego powodu płakały. To pewnie się w sumie nałożyło jedno na drugie. Śmierć ludzi, ten dym, który gus w oczy który leciał od, z miejsca tej stodoły i fakt, że nie będzie handlu. Wszystko jest kwestią interpretacji, ale padły te słowa. Ona coś opowiadała o takim pomocnym Żydzie, bogaty Żyd, miejscowy, który. Ibram, chyba Ibram miał na imię, który często im pomagał w różnych sytuacjach. I kiedy już Niemcy przyszli, Ibram poprosił jej matkę, czyby go nie przechowała. Że zapłaci dobrze. Ona nie chciała tych pieniędzy i nie chciała go przechować. Dlaczego nie wiem? Pani Anna też chyba nie wiedziała dlaczego. Ale chyba nie wyłącznie ze strachu, bo jednak w tej stadole przechowano jednego młodego Żyda, który po kilku miesiącach w dziwnych okolicznościach, nie, nic nie mówiąc, nikomu znikł. Był też drugi Żyd, który być może też by znikł, nic nie mówiąc nikomu, ale znaleziono jego ciało. W tej stodole został zamordowany. Przez kogo pani Anna nie wie, ale domyśla się, że to taki sąsiad, antysemita i, i bandyta, że on to zrobił. Yy, ona by tego nie opowiedziała, gdyby nie córka, która asystowała w rozmowie i, i przypomniała jej mamo, ale jeszcze to się zdarzyło, dlaczego o tym nie mówisz? W tej historii jest jakaś tajemnica. I zamknięta w. Yy, w głowach pani Anny, jej córki, jej rodziny, ale y, poczułem się, jakbym nagle y, został zapoznany z częścią tej tajemnicy. Miał pan takie wrażenie w czasie tych swoich spotkań, podróży, że w przypadku niepamięci, czyli tej trwającej przez cały czas historii wypierania wspólnego polsko-żydowskiego świata y, na tych terenach Polski, działa to co w psychologii jest świetnie opisane, że pierwsze pokolenie, czyli pokolenie dziadków, doświadczało, drugie pokolenie, czyli dzieci milczało i dopiero trzecie zaczyna pytać, że jest być może jakiś oddolny ruch tam, na tych terenach, ludzi, którzy jednak chcą się dowiedzieć, którzy próbują kopać w tych historiach i jakoś sobie z tą niepamięcią radzić. Są takie osoby, znam kilka takich osób, wszystko młodych, młody socjolog z okolicy Jedwabnego, osoby z innych miejscowości, które próbują dochodzić do prawdy, nawet próbują namawiać innych młodych ludzi, młodych, 30-latków na przykład, do tego, żeby założyć jakieś stowarzyszenie, które będzie zajmowało się przeszłością, pomoże utrwalać. Fakty z przeszłości, znajdować ślady materialne, odtwarzać mapy i plany, ale oni ciągle są sami. Żadne ruchy takie oddolne się tam nie tworzą, bo jest to po pierwsze w miarę niebezpieczne, bo można stracić szacunek sąsiadów i można zna samemu znaleźć się na pozycji wyklętego. A po drugie, chyba nie bardzo się ludziom chce, żyją swoim życiem, skoro już wyparli. To wszystko wyparli ich rodzice i ich dziadkowie. To nie ma sensu teraz odgrzebywać z powrotem to, co udało się usunąć. Na tym też polega taka ciągłość tej niepamięci, która w tej strefie wciąż istnieje. A co panu, jeżeli w ogóle w efekcie tych podróży, które w książce zostały opisane, tych rozmów, spotkań, daje nadzieję, że może się zmienić ta niepamięć, w pamięć upamiętnienie, oddanie hołdu, czci, zauważenie nie tylko ofiar. Czyli, no wiemy, to były miliony Żydów, które zostały w Europie zamordowane, także ci mieszkający na terenach Polski, ale i jednak. Upamiętnienie w sposób godny, a nie jakoś ukrywając się, przemykając, chowając przed sąsiadami y, informacje z Jerozolimy o nadaniu tytułu Sprawiedliwego wśród narodów świata. Tych wszystkich, którzy wbrew być może większości wsi czy miasteczek, pomagali, ukrywali, ratowali, narażając własne życie. Od końca. Już minęło na szczęście. Minął ten lęk przed ujawnianiem. Faktu, że ktoś dostał medal sprawiedliwy wśród narodów świata. Tego się obawiano, bo to groziło infamią wśród sąsiadów, no bo okazywałoby się, że ten, kto ratował Żydów, narażał swoich sąsiadów, a poza tym na pewno się na tym dorobił jakiegoś majątku. Teraz już nie, teraz już nie ma wstydu z tego powodu. Ja wierzę w to, że historia powróci i prawdziwe przekazy. Yy, zaczną trafiać do, do tych społeczności lokalnych, nie tylko lokalnych, dzięki tej pracy, jaką wykonują właściwie społecznicy, czyli miejscowi strażnicy pamięci. Ja w tej książce jeżdżąc po tych miejscowościach trafiam na ludzi, których nazywam przewodnikami, moi przewodnicy po okręgach. Po po Ciechanowcu, po Orli, po Sokołowie Podlaskim, po Kosowie Lackim. Są to osoby, czasem historycy lokalni, czasem tak jak w Orli, miejscowy sołtys, który próbuje doprowadzić do odbudowania miejscowej synagogi. Są to osoby, które często jednoosobowo. Zaangażowały się w taką działalność, i nagle okazało się, że są w stanie pociągnąć za sobą kilka innych osób z takiej miejscowości. Już nie są sami, już mają jakieś oparcie, już coś się dzieje. I myślę, że ten ruch takich, takich oddolnych przewodników, strażników pamięci że to oni będą takim motywem ograniczania strefy niepamięci. Zresztą może warto przypomnieć o tym, że Muzeum Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich przyznaje nagrody dla tych, którzy aktywnie działają na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów i w tym roku wśród finalistów znalazły się osoby z Hełma, Łomży, Kutna, Grybowa, Bełchatowa i Słumierzyc. Wasilkowe i Białego Stoku. Mówię o tym dlatego, że historię Żydów mieszkających do II wojny światowej w dużych ośrodkach mamy rozpoznaną. Ale teraz, i jednym z elementów tego procesu jest pańska książka, musimy zbudować pamięć, a nie niepamięć, o tych tysiącach, tysiącach współobywateli pochodzenia żydowskiego, którzy. No właśnie jeżeli w tych sztetlach, w wioskach, w miasteczkach, gdzie stanowili dziewięćdziesiąt kilka procent wszystkich mieszkańców. W jednym z tych miejsc pan to zestawia ponad tysiąc polskich Żydów, 46 Polaków, chrześcijan. To też takie były proporcje. I mało kto o tym wie. Chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Zapowiadałem to na początku rozmowy. Wśród osób, którym Pan dedykuje książkę, jest także dr Hanna Machińska nazwana tu przez Pana niestrudzoną obrończynią ludzkich praw. Kiedy ukazała się książka Mikołaja Grünberga Jezus umarł w Polsce, pojawiły się porównania sytuacji, a też mamy w pamięci obraz Wilhelma Sasnala, Pamięć, historia z czasu zagłady i ta współczesna z kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, kryzysu humanitarnego. Używając delikatnych określeń. I pan też o tym w strefie pamięci pisze. No bo podróżując po tych terenach, często trafiał pan na strażników granicznych, którzy prowadzili z panem taką słowną grę, mówiąc do pana w formie bezosobowej, e, sprawdzając, czy pan kogoś śniadego nie przewozi w bagażniku itp., itd. No ale na przykład e, takie historie osób w drodze, które ukrywają się na łąkach. Tylko w nocy wędrują. Trudno ich nie zestawiać z historiami opowiadanymi przez tych, którzy ocaleli z zagłady, że też się ukrywali w kubkach siana i w nocy, kiedy Polacy i Niemcy spali, mogli na chwilę rozprostować kości, żywić się niedojrzałym zbożem, jakkolwiek się przemieszczać, prawda? To jednak niestety, jakbyśmy chcieli od tego uciekać, obrazy bardzo podobne. To są te kalki, o których piszę tutaj, które mi się zaczęły nakładać. Ja jeździłem na Podlasie z dwóch powodów. Zbierając materiał do tej książki, ale też jeździłem trochę jako wolontariusz, który starał się w miarę swoich możliwości pomagać na, w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Jeździłem razem z Krysią Ściechowską, lekarką, anestezjologiem. Która była kimś więcej niż wolontariuszem, była aktywistką, jest aktywistką nadal. I byłem, mogę powiedzieć, bardzo blisko tych spraw. Mikołaj Grinbeck rozmawiał z aktywistami, którzy pomagali na granicy. A w tym czasie, kiedy on z nimi rozmawiał, ja już byłem na tej granicy i byłem kimś w rodzaju aktywisty, czyli przekroczyłem tą granicę, wyszedłem ze skóry reportera. I stałem się kimś, kto stara się nieść pomoc. Chodziłem z ciężkim plecakiem. Mało, szczerze mówiąc, ledwo przeżyłem. To nie jest łatwa droga. Chodzenie po wykrotach puszczańskich z czymś, co waży 60 kg. Spotkał pan ludzi? Spotkałem ludzi. Udało mi się komuś pomóc. Nie udało się też komuś pomóc, bo Straż Graniczna była szybsza. I ja opisuję takie zdarzenie w strefie zamkniętej, gdzie no, swoją metodą dotarłem, bo przekraczałem te granice tych stref. Dlatego trochę śmieszą mnie zawsze takie słowa dziennikarzy, że mogli dojechać tylko do strefy zamkniętej. Nieprawda, można było dojechać dalej, tylko trzeba było wykazać trochę starań. Gdzie Straż Graniczna przejęła grupę, grupę Kurdów, Wśród których była ciężarna, jakieś nastolatki. Pan pisze o tym, że Straż Graniczna was oszukała, po prostu. Oszukali nas. Oni wyrazili życzenie, żeby Polska objęła ich ochroną międzynarodową. To jest warunek, żeby trafili do środka, gdzie będą podlegali pewnym sprawdzeniu. Więc tamci strażnicy powiedzieli, że ich zawiozą. Do, na razie do strażnicy w Narewce. Ale dwa kilometry od miejsca, z którego ich zabrali. Myśmy ruszyli za nimi, ale zatrzymała nas policja, straciliśmy ślad. Oni wjechali do lasu i wywieźli na linię granicy. Ja potem próbowałem dowiedzieć się od rzeczniczki Straży Granicznej na jakiej podstawie i co się takiego stało. I ona po kilku tygodniach dopiero przyznała, że zostali wywiezieni na linii granicy i nigdy tego nie skomentowała. Sprawę, z, żeśmy złożyli skryślone doniesienie do prokuratury. Też po kilku miesiącach dostaliśmy zawiadomienie, że sprawę umorzono z powodu niestwierdzenia popełnienia przestępstwa. Według mnie popełniono to przestępstwo. Być może będzie taki czas, że do tego wrócimy. A osoby, które donosiły do Straży Granicznej, Pan spotkał? Spotkałem. To były osoby, które miały. W ich mniemaniu szlachetne intencje, one żyły w przekonaniu, że Polska jest zagrożona, że trwa wojna hybrydowa, że ci, którzy się pojawiają, to są nie uchodźcy, tylko najeźdźcy, którzy będą zagrażać niepodległości Polski. To była też podobna pewnie sposób myślenia do tego, który 80 lat wcześniej prezentowali ci, którzy donosili na Żydów. Chciałem na koniec zapytać jeszcze o emocje, bo Natalia Judzińska, która jest jedną z aktywistek, ale też osób biorących udział w prowadzeniu badań naukowych na granicy polsko-białoruskiej, mówiła mi w rozmowie dla wysokich obcasów, że kiedy chodziła z plecakiem po puszczy, najtrudniejszy był moment odejścia, że w pewnej chwili trzeba było się odwrócić plecami od osób w drodze, które czekały tam na pomoc, i bez słowa. Pójść przed siebie, że to było najtrudniejsze, co ją spotkało, bo nie była w stanie tego psychicznie wytrzymać. Z panem było podobnie? No, ja nie przeżyłem aż tak du dużo takich spotkań, ale to, co pamiętam, to było odwrotnie. Czyli znaczy, moja rola to było niesienie pomocy, a nie wyprowadzanie tych ludzi, transportowanie ich do pojazdów, które ich przewiozą. Na przykład na granicę polsko-niemiecką albo wręcz do Niemiec, to nie było moje zadanie. Moim nie zadaniem... chodziło o to, że oni zostawili sami w tej puszczy, a ona odchodziła ze względów bezpieczeństwa ja wiem, obu stron. Wiem, no, ale no, no nie ma takiej możliwości, żeby przez cały czas, kiedy oni są w puszczy, żeby polscy aktywiści obejmowali ich jakimś parasolem nieustannie ich ratowali, monitorowali i tak dalej. Oni dostają pomoc, w końcu to jest ich ryzyko. I. i i idą dalej. To się też odbywa w ten sposób, że oni wiedzą, wiedzą, dokąd idą. Często mają swoje własne pineski, wiedzą, gdzie będzie czekała tak zwana taksówka, to jest dla nich jedyna szansa. To, że ja się pojawię, że pojawi się aktywista, który da im ciepłą zupę i ciepłe ubranie, suche, to jest ta pomoc, która dla nich jest szalenie nieważna. A my sprawiamy, że że ona się odbywa, że chociaż wielu by chciało, żeby nie, tych ludzi traktować jak powietrze, że ich nie ma, oddać ich całkowicie Straży Granicznej, niech robią z nimi co chcą. To są takie osoby, taka grupa jak Podlaskie Ochotnicze, Pogotowie Humanitarne, jak Grupa Granica, jak Fundacja Ocalenie. Są to ludzie, którzy to robią, bo mają taki przymus serca osoby szalenie cenne, które zostaną, mam nadzieję, uhonorowane. I to pewnie już niebawem. Bo gdyby nie te osoby, Polska byłaby gorszym krajem. Justyna, jednak jest. Justyna Kowalska-Leder w posłowie pisze jeszcze tak. Przed lekturą strefy niepamięci można mieć wątpliwość, jaki jest sens, by teraz, ponad dwie dekady po publikacji sąsiadów, Wracać do tematu różnych form partycypacji Polaków w zagładzie. Odpowiedź przynosi aktualny kontekst. Składają się na niego coraz bardziej ofensywne działania twórców i realizatorów polskiej polityki historycznej, strażników niepamięci zmierzających do tego, by wrócić do czasów sprzed Grossa, czyli do martyrologiczno-heroicznej wizji historii, w której Polacy obsesyjnie obsadzani są w roli sprawiedliwych. Palącym powodem by sięgnąć po książkę Piotra Pytlekowskiego, jest też konieczność podjęcia refleksji nad społecznymi uwarunkowaniami zbrodni, do jakich dochodzi przy granicy z Białorusią. Ta kwestia musi stać się tematem szerokiej dyskusji, bo tylko zmiana świadomości polskiego społeczeństwa może teraz uratować uchodźców przed przemocą, a nas w przyszłości. Przed potwornym poczuciem wstydu i pokusą, by o kolejny wątek powiększyć Stefanie Pamięci. Stefanie Pamięci to jest tytuł książki, która była bohaterką dzisiejszego wydania naszego podcastu, a gościem był jej autor Piotr Pytlekowski. Dziękuję panu bardzo. To ja dziękuję. Książki. Magazyn do słuchania.